kraje, które zakazały wjazdu samochodom z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Odsetek wolnych kobiet i mężczyzn w różnych regionach Polski. Największa generacja pokoleniowa w danym kraju europejskim. Przewidywana długość życia w momencie narodzin. Miasta, które w pewnym momencie miały największą populację na świecie. Mapa występowania niedźwiedzi w Europie. Procent przedsiębiorstw korzystających z sztucznej inteligencji. Jak powiedzieć słowo motyl w różnych językach europejskich? Widownia na stadionach piłkarskich w Europie. Inflacja w Europie we wrześniu obecnego roku. Europejskie stolice zastąpione miastami, znajdującymi się na tej samej szerokości geograficznej. Druga, najchętniej wyznawana religia w każdym azjatyckim kraju. Porównanie liczby słonecznych godzin w ciągu całego roku w Stanach Zjednoczonych i Europie. Miejscowości, które położone są na granicy kontynentów. Ilość więźniów na 100 tysięcy mieszkańców. Mapa krajów, w których odsetek muzułmanów jest większy niż 1%. Przewidywane skrócenie długości życia spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Mapa z 1881 roku przedstawiająca niezbadane obszary na świecie. Wielkość Alaski w porównaniu do Europy. Liczba lotnisk w każdym kraju europejskim.
kraje, które zostały zaatakowane przez posiadanie złóż ropy naftowej. PKB danego województwa w porównaniu do innego państwa na świecie. Drugi najpopularniejszy język w dzielnicach Londynu. Gdzie mieszkają palestyńscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie? Jak wyglądała Europa w roku 1460? Ofiary śmiertelne na drogach w Europie. Współczesne trasy transportu morskiego. Miejsca narodzin najwybitniejszych intelektualistów w okresie od 500 do 1000 roku. Oświetlenie uliczne w Warszawie i okolicach. Ilość opublikowanych książek w ciągu roku na milion mieszkańców. Najsłynniejsi kompozytorzy Europy. Sieć dróg w Imperium Rzymskim. Wszystkie połączenia kolejowe, jakie istnieją na świecie. Mapa Polski, zaprojektowana przez artystę. Na zielono zaznaczono miejsca w Stanach Zjednoczonych, w których nikt nie mieszka. W obu częściach Kanady, przedzielonej linią, mieszka tyle samo osób. W województwach zaznaczonych na niebiesko mieszka o 500 000 więcej mieszkańców niż w tych zaznaczonych na czerwono. Lokalizacja każdego rondo w Europie i okolicach. Parki narodowe w Wielkiej Brytanii. Ludność Polski z niemieckim językiem ojczystym w 1931 roku.
Jak wyglądałaby Europa, gdyby ruchy separatystyczne odniosły sukces? Jak powiedzieć wyraz słowo w różnych językach europejskich? Struktura religijna w Imperium Osmańskim w połowie XIX wieku. Marki pochodzące z Japonii wraz z miejscem ich siedziby. Imperium Rzymskie za panowania Konstantyna Wielkiego. Wszystkie rzeki znajdujące się w Europie. Stopa bezrobocia na granicy hiszpańsko-portugalskiej. Odsetek Polaków na terenie Litwy i Białorusi. Mapa świata zawierająca wszystkie miasta, które posiadają co najmniej 100 tysięcy mieszkańców. Gęstość zaludnienia w zlewni Morza Bałtyckiego. Zachęcamy do subskrypcji po więcej filmów z serii na mapie.